Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Chciałem dzisiaj omówić problematyczne trzy skrzyżowania, które występują na naszych drogach, na których często dochodzi do sytuacji kolizyjnych, nawet często czasami dochodziło do wypadków. I chciałem omówić sposób właściwego przejechania ich, przejazdu przez nie oraz przypomnieć pewne zasady związane z tym, co mówią znaki ustawione przy tych skrzyżowaniach oraz ewentualnie zmieniające się przepisy ruchu drogowego, za którymi nie zawsze kierowcy nadążają je przyswoić, ponieważ te przepisy bardzo często zmieniają się, a prawo jazdy otrzymujemy w zasadzie po egzaminie do końca życia. Jeżeli tej wiedzy nie będziemy uzupełniali przy każdej zmianie przepisów, to niestety nie zawsze nasza jazda będzie bezpieczna po naszych drogach. Jednym z takich skrzyżowań, które chciałem Państwu przedstawić, na którym często dochodzi do takich sytuacji kolizyjnych, to jest wyjazd spod budynku ZUS-u na ulicy 1 Maja. Jest to skrzyżowanie z drogą podporządkowaną. Wyjazd spod budynku ZUS-u jest wyjazdem z drogi wewnętrznej. Oznaczony jest znakami pionowymi i niestety kierujący wyjeżdżający z tego parkingu, który jest jednocześnie drogą wewnętrzną, zapominają o tym, że są włączającymi się do ruchu. Pojazdy wyjeżdżające sprzeciwka z drogi podporządkowanej, które skręcają w lewo, mają pierwszeństwo przejazdu. Wyjeżdżający z drogi z parkingu, z drogi wewnętrznej, zapominają o tym, że są włączającymi się do ruchu i w czasie przejazdu przez skrzyżowanie, wjazdu na to skrzyżowanie, niestety, ale dochodzi do sytuacji kolizyjnych. Niestety, może tam jest mała prędkość, więc pojazdy wjeżdżające z drogi podporządkowanej dopiero ruszają w zasadzie, wjeżdżając na to skrzyżowanie i może tylko dlatego nie kończą się te sytuacje kolizyjne wypadkiem lub ewentualnie właśnie bezpośrednią kolizją pojazdów. Drugim takim skrzyżowaniem, na którym też dochodzi do różnych sytuacji kolizyjnych, to jest skrzyżowanie ulicy Szpitalnej z ulicą Daszyńskiego. Tam natomiast to skrzyżowanie jest połączone z wyjazdem ze strefy zamieszkania. Strefa zamieszkania jest również, wjazd do tej strefy zamieszkania jest również oznaczony znakami pionowymi. Kierujący wyjeżdżający z tej strefy zamieszkania również zapominają o tym, że wyjeżdżając z niej są włączającymi się do ruchu. Jeżeli nie stosują się do tej zasady, tylko do ogólnych warunków przejazdu przez skrzyżowanie, czyli że skręcający w prawo ma pierwszeństwo przed skręcającym w lewo, a po drugiej stronie jest droga podporządkowana, lecz ten pojazd, który skręca w lewo sprzeciwka, jest pojazdem już będącym w ruchu. W związku z tym niestety ma pierwszeństwo przejazdu przez to skrzyżowanie przed osobą skręcającą w prawo, ale wyjeżdżającą ze strefy zamieszkania. Nawet oznaczenie zostało zmienione po jakimś czasie, ponieważ znak wyjazd ze strefy zamieszkania był ustawiony wcześniej po prawej stronie tego wyjazdu. Obecnie zauważyłem, że wyjazd ze strefy zamieszkania jest postawiony po lewej stronie, a po prawej stronie został ustawiony znak stop dla wyjeżdżających, aby wjeżdżając na to skrzyżowanie stwarzali mniejsze zagrożenie dla tych skręcających sprzeciwka w lewo z drogi podporządkowanej, ponieważ niestety przy takim gwałtownym wyjeździe z tej strefy zamieszkania dochodziło po prostu do kolizji. Trzecią sytuacją, którą chciałem tutaj jeszcze dla Państwa przedstawić, jest
skrzyżowanie ulicy Putry z ulicą Puławskiego. Jest tam wyjazd z ulicy Putry na ulicę Puławskiego, skręt w prawo, ewentualnie można też tam w tym miejscu skręcić w lewo, ale tutaj chodzi o ogólne zasady przejazdu przez skrzyżowanie, które w międzyczasie, w przebiegu lat zmieniły się. Do 1997 roku pojazdy zawracające na skrzyżowaniu miały obowiązek przepuszczenia samochodów skręcających w prawo i wyjeżdżających z drogi podporządkowanej. Po 1997 roku, po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, przepis ten został usunięty z ustawy. Niestety część kierowców, która wcześniej uczyła się jeździć, która wcześniej zdawała egzaminy i otrzymała uprawnienia na prowadzenie pojazdów, niestety pamięta jeszcze o tym przepisie i skręcając w prawo, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, niestety, ale nie ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdom zawracającym na skrzyżowaniu. Owszem, pojazdy stojące na skrzyżowaniu, na środku skrzyżowania z kierunkowskazem w lewo częściowo sugerują, że mogą również pojechać w lewo. Tylko i wyłącznie właściwa obserwacja tych pojazdów, nawet często ustawienie kół przednich tego pojazdu może w pewien sposób zasugerować nam, do jakiego manewru się przygotowują. Czy będzie to skręt w lewo na skrzyżowaniu, czyli wjazd w ulicę Putry, czy będzie to manewr zawracania, czyli pojadą znowu dalej ulicą Puławskiego w przeciwnym kierunku. Popularnym powiedzeniem wśród kierowców jest to, że kierowca powinien myśleć. Tylko że jeżeli kierowca myśli, a nie patrzy na znaki, to niestety wtedy często pamięta o tych ogólnych zasadach przejazdu przez skrzyżowanie dotyczących właśnie skrętu w prawo, skrętu w lewo, komu ma ustąpić pierwszeństwa. Natomiast jeżeli nie patrzy na znaki, nie umie ich właściwie odczytać, to wtedy niestety powstaje sytuacja kolizyjna, ponieważ bardzo często znaki ustawione przy skrzyżowaniach te zasady zmieniają. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o właściwą obserwację drogi, właściwe sygnalizowanie manewrów na drodze, ale przede wszystkim jednak zwracanie uwagi na znaki, sygnalizację, która ustawiona w danym miejscu może w zasadniczy sposób zmienić sposób przejazdu przez skrzyżowanie, aby ten przejazd był zgodny z przepisami o prawie o ruchu drogowym oraz w sposób bezpieczny wykonany przez Państwa. Dziękuję Państwu za uwagę.